Ostatnie ustalenia, krótkie rozmowy w gronie radnych i nadzieja prezydenta Częstochowy, że budżet miasta na 2024 rok znajdzie aprobatę wśród radnych. Bo choć jak przyznał Krzysztof Matyjaszczyk, po raz kolejny trudno było skonstruować budżet, to jednak udało się zaplanować wydatki, tak by prowadzić inwestycje i jednocześnie uwzględnić wnioski radnych. Kolejny trudny budżet, ale liczymy, że będzie się coś jednak zmieniało, że decentralizacja będzie postępowała, że coraz więcej możliwości będzie spływała do samorządów, abyśmy mogli sobie z tym poradzić. Bo szkoda by było, żeby pieniądze nasze tutaj wygospodarowane na miejscu, zebrane z lokalnych podatków, musiały iść na zabezpieczenie tych zadań, które powinny być finansowane ze środków rządowych. Natomiast starając się odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców, starając się realizować również wnioski, które zostały zgłoszone przez radnych, przygotowana została autopoprawka. W tej autopoprawce znalazły się środki na przykład na remonty i modernizację częstochowskiego szpitala, na rozbudowę infrastruktury sportowej w mieście Częstochowa, aby te wnioski, które dotyczyły czy to Rakowa, Skry, Włókniarza, czy też stadionu lekkoatletycznego, mogły znaleźć miejsce w finansowaniu i abyśmy mogli te opracowania, które są potrzebne na tych obiektach, już rozpocząć nad nimi pracę. Podobnie inwestycje oświetleniowe, podobnie inwestycje związane z zielenią miejską. No, liczę na to, że radni ze zrozumieniem przyjmą i budżet, i autopoprawkę i wspólnie razem wydyskutujemy ostateczny kształt budżetu na rok 2024. Projekt budżetu został przegłosowany przez radnych, którzy ostatecznie podjęli decyzję, że proponowany plan wydatków miasta na 2024 rok przez prezydenta Częstochowy powinien być zrealizowany. Jednocześnie zarówno radni, jak i prezydent mówili, że liczą już nowy rząd, w którego składzie choćby znalazł się w randze wiceminister edukacji Henryk Kiepura, w przeszłości samorządowiec i starosta kłobucki, pozwoli im liczyć na większe wsparcie ze strony rządzących w tak ważnej, ale i kosztownej dla samorządu dziedzinie, jaką jest szkolnictwo. Liczę na to, że osoba, która będzie zajmowała się kontaktami z samorządami właśnie w dziedzinie edukacji, sama mając doświadczenia z byciem starostą, będzie wiedziała, o czym mówi i że będziemy mogli liczyć na zrozumienie i że sytuacja sukcesywnie będzie się poprawiać. I ta w edukacji, i w jeszcze innych dziedzinach. No a edukacja jest tutaj najważniejsza, bo według zaplanowanego budżetu 169 milionów złotych mielibyśmy z pieniędzy pochodzących z naszych podatków dołożyć do funkcjonowania edukacji. Mam nadzieję, że to się zmieni, że zaoszczędzimy środki zebrane tutaj w Częstochowie na inwestycje częstochowskie, a edukacja będzie finansowana w pełni z subwencji oświatowej.